popularność burgerów w Warszawie, w Polsce osiągnęła apogeum. Niejako wpisało się to w DNA na pewno Warszawy. Rozrasta się to na wszystkie inne miasta. My przygotowaliśmy bardzo prostego burgera, czyli cheeseburgera z bekonem. Poszliśmy troszeczkę pod prąd, gdyż wszyscy inni serwowali burgery bardzo wymyślnie, czy to z foie gras, czy to z różnymi ciekawymi dodatkami. My chcieliśmy zaprezentować burgera idealnego w swojej prostocie. Wołowina to jedno z najbardziej wartościowych mięs czerwonych na rynku polskim. Zawiera dużo białka i jest bogata w witaminę grupy B. W makro możemy dostać mięso wołowe z produkcji krajowej, a także z importu z Argentyny, Brazylii, Urugwaju, USA, Irlandii, Francji. Na burgery najbardziej nadaje się szponder wołowy bez kości i kark wołowy bez kości. Co do formowania kotletów, też jest wiele szkół. Oczywiście najlepiej, żeby było to robione ręcznie. Niestety pewnych rzeczy się nie oszuka. Burger stepiony maszynowo będzie miał inną konsystencję, będzie miał inny smak po prostu. Wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale naprawdę tak jest. Nie dusimy mięsa w tłuszczu, tylko odwilujemy mięso tak, aby nadać mu pewien charakterystyczny, taki dymny posmak. To jest chyba najważniejsze.